Księżna Kate, 36, L. podzieliła się z dziennikarzami przejmującą historią, która zdarzyła się podczas urodzin jej synka. Książę i pod koniec kwietnia świętował swoje pierwsze urodziny. Oczywiście. Wyprawiono z tej okazji huczne przyjęcie. Podczas imprezy, omal nie doszło do tragedii. Księżna Kate właśnie teraz postanowiła opowiedzieć o tym zdarzeniu. Czyżby irytowało ją, że media od tygodnia piszą tylko o dziecku Megan? W końcu urodziny odbyły się 23 kwietnia. Nie zmienia to faktu. Że historia rzeczywiście mrozi krew w żyłach i mogła zakończyć się tragedią. Kate już jakiś czas temu żaliła się dziennikarzom, że opieka nad trojgiem niesfornego rodzeństwa to istna katorga. Wielu spraw nie da się przewidzieć i uniknąć. Nawet mnie bywa trudno, choć przecież ja dostaję wsparcie, na jakie większość matek nie ma szans. W ogóle matki mają trudno. Owszem, zaraz po porodzie wszystko się kręci wokół nich, ale to się szybko kończy, i nagle są zdane głównie na siebie. Wszystkie przez to przechodzimy, mówiła. Potwierdzeniem, tego miało być właśnie zachowanie najmłodszego szkrap książęcej pary. Low to ponoć bardzo żywiołowe dziecko. Podczas swych urodzin wykorzystał chwilę nieuwagi dorosłych i wspiął się na szczyt dziecięcej zjeżdżalni. Maluch oczywiście postanowił zjechać. Na szczęście Kate w porę zareagowała i przytrzymała spadającego Malca. A, mogło przecież skończyć się o wiele gorzej. Dzieci w tym wieku są jeszcze bardzo delikatne i podatne na urazy i uszkodzenia ciała. Na szczęście tym razem mama w porę zareagowała. Księżna podzieliła się tą historią, by uczulić inne mamy.